Hej, witajcie w drugim odcinku serii G-Online Głosy. Drugi, więc był też pierwszy. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji go obejrzeć, to serdecznie zapraszamy Cię do tego, żebyś skorzystał ze wszystkiego, co znajdziesz na naszym kanale. Bo chcemy dzielić się z Wami nadzieją i radością, która wynika z prawdy. Prawdy, którą znaleźliśmy u Boga, a konkretnie w Jego Słowie. Usłyszymy też parę piosenek. To fajny czas, który możemy spędzić razem. Jest to taka odrobinka wspólnej relacji, do której przecież tak bardzo tęsknimy. Więc może jeżeli jest ktoś u Ciebie w domu, koło Ciebie, to zgarnij go na wspólne oglądanie, wspólne 20 minut. Gotowi? Zaczynajmy. O jednym z pierwszych głosów, jakie napotyka każdy człowiek w swoim życiu, czytamy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę,
Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż powiedział kobiecie, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Będziecie znać dobro i zło. Doskonale wiemy, co było dalej. Zły wybór i jego konsekwencje. Jednak to, co stoi w centrum tego fragmentu, nie jest ważne tylko dla wydarzeń w tekście, ale także dla życia każdego z nas. I ciężko nam to dostrzec, ponieważ zanim jeszcze weźmiemy ten tekst do ręki, to już mamy w głowie pewne założenia. Czytając go, chcielibyśmy, jako ludzie żyjący w XXI wieku, od razu wiedzieć, jak to jest możliwe, że wąż może mówić. Z jakiego drzewa Ewa zerwała owoc, albo czy Adam miał pępek, bo pewnie się nie urodził. Chcemy, żeby ten tekst był bardzo szczegółowym sprawozdaniem z tego, co się tam wydarzyło i żeby odpowiedział nam na wszystkie, nawet najbardziej szczegółowe pytania. Jednak autor wydaje się tym nie być w ogóle zainteresowany. I to w żadnym wypadku nie dlatego, że myśli, że zwierzęta potrafią mówić. Ponieważ doskonale wie, że jeżeli zwierzę mówi, to za jego głosem kryje się ktoś więcej. Autor nie robi nam tutaj sprawozdania. On chce nas czegoś nauczyć. I kiedy skoncentrujemy się na naszych pytaniach, to rozminiemy się z tym, co chciał nam powiedzieć autor. Jednak Biblia nie została napisana po to, żeby autor odpowiedział ci na wszystkie twoje pytania, ale została zaprojektowana tak, żebyś to ty zaczął zadawać sobie te pytania, które autor uważał za ważne. A co autor biblijny uważa tutaj za ważne? To, że jest ktoś, kto bardzo nie chce twojego dobra. Że jest ktoś, kto bardzo chce, żebyś się pomylił i ten ktoś aktywnie działa na twoją szkodę. Autor biblijny chce, żebyś zrozumiał, że głosy, które mówią w twoim życiu, które mówią w mediach, które mówią w kulturze, nigdy nie są neutralne. Ani te mówiące na temat świata, ani te na temat człowieka, ani te na temat sensu, a przede wszystkim te na temat Boga. I czemu ta rola głosów jest taka ważna? Dwie strony wcześniej czytamy o tym, jak Bóg stworzył człowieka, aby go człowiek obrazował. Stworzył go jako swojego reprezentanta. Jako, oczywiście niedoskonałe, ale jednak odbicie tego, kim Bóg jest. I podstawą reprezentowania Boga, obrazowania Go, jest to, że człowiek może i musi podejmować decyzje. I Bóg, będąc uczciwym, stawia Adama i Ewę przed wyborem. Na jakiej podstawie chcą oni te decyzje podejmować? I tak samo każdy z nas codziennie staje przed niezliczoną ilością wyborów i w każdym z tych wyborów, nawet najmniejszym, czymś się kierujemy, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Życie wymusza na nas wybory. Nie da się żyć, nie robiąc nic. Nawet kiedy postanawiamy nie wybierać, to także jest wyborem. Jedne wybory traktujemy poważnie, podchodząc do nich bardzo ostrożnie, inne natomiast traktujemy lekko, niewiele się nad nimi zastanawiając. Skąd jednak wiemy, które wybory naprawdę mają małe znaczenie, a w których absolutnie nie możemy się pomylić? Skąd pewność, że nie popełnimy błędu? I w tekście, kiedy Adam i Ewa stają przed wyborem, obok głosu Boga, który w pierwszym rozdziale mówi, co jest dobre, pojawia się jeszcze jeden głos. Głos, który bardzo chce być uznany za neutralny, za bezstronny. Głos, który za wszelką cenę nie chce sprawić wrażenia, że sprzeciwia się Bogu. Bo to tylko i wyłącznie głos, który przecież tylko pyta. Ale autor chce nam pokazać, że nawet głos, który tylko pyta, nigdy nie jest neutralny. Za każdym głosem stoją intencje. I popatrzcie, jak świadomość tego, że jest ktoś, kto chce nam zaszkodzić, zmienia to, jak patrzymy nawet na najmniejsze wybory w naszym życiu. Bo wyobraź sobie, że lubisz winogrona. Jeśli lubisz, to nie musisz sobie wyobrażać. Więc idziesz do sklepu, wybierasz jedne z półki, patrzysz z grubsza, czy są w porządku. Przychodzisz do domu, mam nadzieję, że je myjesz, wrzucasz do miski, siadasz przed telewizorem, włączasz go i jesz. Czy zanim włożysz każde jedno winogrono do ust, dokładnie mu się przyglądasz? Oczywiście, że nie. To tylko winogrona i nikt z nas nie traci na to czasu. Ale wyobraź sobie, że zanim jeszcze zjadłeś pierwsze, zobaczyłeś w telewizji wiadomość, że ktoś zatruł winogrona w sieci sklepów, w której zrobiłeś dzisiaj zakupy. I ludzie trafiają do szpitala, a te zatrute możesz rozpoznać po takich czerwonych plamkach. Gwarantuję ci, że w takiej sytuacji przyjrzysz się każdemu jednemu winogronu bardzo dokładnie, o ile w ogóle odważysz się je zjeść. Więc popatrz, jak olbrzymią zmianę w twoim postrzeganiu zwykłych winogron sprawiła sama tylko świadomość, że jest ktoś, kto chce ci zaszkodzić
i w tym celu wykorzysta winogrona. Pomyśl więc, jak inaczej będziesz patrzył na decyzje, jakie podejmujesz w życiu, kiedy uświadomisz sobie, że jest ktoś, kto chce ci zaszkodzić i w tym celu będzie starał wpłynąć się na twoje wybory. I dlatego ten głos tak bardzo chce sprawić wrażenie neutralnego. Nie chce, żebyś w ogóle go zauważył. Ponieważ jego plan zadziała tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz nieświadomy tego, że przeciwnik faktycznie wywiera na ciebie wpływ. Gdybyś wiedział, że każda jedna decyzja ma olbrzymie znaczenie, to podejmowałbyś ją bardzo rozważnie, dokładnie oglądając każde jedno winogrono, czy nie ma na sobie czerwonych kropek. I celem głosu przeciwnika jest przekonanie cię, że to, jak żyjesz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie i nie ma nikogo, kto chciałby ci zaszkodzić, kogo musiałbyś się obawiać, kto chciałby wpłynąć na twoje decyzje, więc nie trać czasu na przesadne zastanawianie się tym, co kieruje twoimi wyborami. Nie trać czasu na przesadne zastanawianie się nad tym, co kieruje twoim życiem. Po prostu żyj. Jedz winogrona i nie patrz na wiadomości. Jesteś tylko ty, twoje winogrona i nikt inny. Zagrożenie nie istnieje. Bo wiecie, przekonanie człowieka, że fałsz jest prawdą, wymaga po pierwsze wysiłku, a po drugie wiąże się z ryzykiem, że za jakiś czas ten człowiek może chcieć to sprawdzić. Zdecydowanie bardziej skuteczne jest przekonanie człowieka, że prawda nie ma znaczenia. Że niezależnie od tego, czym będziesz kierował się w swoim życiu, w swoich wyborach, to każda droga jest dobra i nikt nie ma prawa powiedzieć ci, że jest inaczej, bo skąd on niby to wie? Przecież nikt nie zna prawdy. I głos, który dzisiaj w kulturze, w mediach, przez innych ludzi pyta tak samo jak na początku. Kto może wiedzieć, kto może być pewny tego, co Bóg powiedział? To głos, który za wszelką cenę udaje, że jest bezstronny. Że jest neutralny światopoglądowo. Że to, co mówi, to nie sprzeciwienie się Bogu. Ten głos udaje, że to tylko niewinne pytanie. Ale to nieprawda. Ten głos to bardzo wyraźne stanowisko światopoglądowe i filozoficzne, które nie tylko pyta. Ten głos przez to pytanie stanowczo twierdzi, że prawda nie istnieje. Że nikt nie może być pewny tego, jak brzmią prawdziwe Boże słowa. To dokładnie ten sam głos, który w tekście mówi przez węża. Skąd wiesz, co Bóg powiedział? Po co się nad tym zastanawiasz? Nie trać czasu. Sięgnij po ten owoc. Sam zdecyduj, co jest dobre, a co złe. Na pewno nie pomrzecie. Na pewno ci to nie zaszkodzi. I celem tego głosu nie jest zaprzeczenie Bożym słowom, bo w konfrontacji z nimi ten głos jest bezsilny. Jego celem jest odwrócenie twojej uwagi od Bożych słów i przekonanie cię, że sam jesteś w stanie najlepiej definiować, co jest dobre, a co złe i że najlepsze decyzje podejmiesz wtedy, kiedy będziesz podejmował je sam. Bo prawda nie istnieje. A jeśli prawda nie istnieje, to nie można się pomylić. Problem w tym, że to wszystko to jedno wielkie kłamstwo, którego przyjęcie jako prawdę rodzi wieczne konsekwencje. I cała historia pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, której fragment przeczytaliśmy dzisiaj, opowiada o definiowaniu tego, co dobre i złe. Na początku czytamy w pierwszym rozdziale, jak Bóg 7 razy patrzy i widzi, że coś jest dobre. To sposób autora na pokazanie tego, że to Bóg definiuje, co jest właściwe, a co nie i które wybory prowadzą do dobra, a które do zła. Później daje ten wybór człowiekowi i czytamy, że teraz to kobieta patrzy i widzi, że owoce tego drzewa są dobre. To piękny literacki sposób, w jaki autor chce nam pokazać, jak człowiek postanawia, że teraz to on, a nie Bóg, będzie decydował, co jest dobre, a co złe. Tylko kluczek polega na tym, że kiedy Bóg mówi o tym, że coś jest dobre, to mówi o tym, jaka jest rzeczywistość, bo Bóg się nie myli. Pułapką człowieka jest to, że może nam się wydawać, że coś zacznie być dobre tylko i wyłącznie dlatego, że my to nazwaliśmy dobrym. I historia ta z dzisiaj, z 3 rozdziału Księgi Rodzaju, opowiada o tym, jak człowiek pewny tego, że owoce są dla niego dobre, no bo przecież takimi je nazwał, przekonuje się, jak bardzo się pomylił. I autor przestrzega nas przed tym, że nasza ocena sytuacji będzie zawsze niewłaściwa, jeśli postanowimy sami definiować, co jest dobre, a co złe. A jakby tego było mało, mówi nam jeszcze, że nie tylko jesteśmy pozostawieni na pastwę naszego często niewłaściwego osądu, na pastwę naszej niedoskonałości, ale jest jeszcze ktoś, kto aktywnie działa, żeby nasza pomyłka stała się faktem. Czy w takim razie istnieje wyjście? Autor biblijny mówi nam, że jedynym sposobem, by podejmować właściwe decyzje, jest uczenie się Bożych definicji dobra i zła oraz postępowanie w zgodzie z tymi definicjami
i Bożym głosem, nawet jeśli wszystkie inne głosy wokoło mówią, że prawda nie ma znaczenia. Ale żeby móc to zrobić, musimy znać Boga. Żeby podążać za Jego głosem, musisz wiedzieć, jak brzmią Jego słowa. Bo jak rozpoznasz Boży głos pośród tak wielu innych, skoro nigdy nie poświęciłeś czasu, żeby nauczyć się, jak brzmi? Chcielibyśmy Was, tak jak w poprzednim odcinku, zainspirować do odwiedzenia pewnej strony internetowej. Jest to strona prowadzona przez ludzi zafascynowanych Bożym Słowem. Więc jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Biblii, albo nie wiesz, komu możesz zadać ważne dla Ciebie pytania, to na stronie Kursy Biblijne Odkrycia, do której link znajdziesz w opisie tego filmu, możesz tam wziąć udział w kursie biblijnym prowadzony nie przez jakąś sztuczną inteligencję, ale przez specjalnie do Ciebie przypisanego człowieka, którego pragnieniem jest pomagać odkrywać te skarby, te cenne rzeczy zawarte w Biblii, w Bożym Słowie. Tak więc na dzisiaj to już koniec. Ale jeśli masz jakieś pytania albo coś Cię poruszyło, dobrego albo złego, odkryłeś coś nowego, to skontaktuj się z nami. Możesz to zrobić w komentarzu, na Facebooku, mailu. Wszystkie linki znajdziesz w opisach filmu. Z niecierpliwością czekam następnego spotkania. Cześć!